normalnie zaparkować, jeżeli żeśmy nie wyszli, a tam już przyjechała żandarma. Więc teraz to już się trochę martwię. Właśnie zza tej górki, którą widzicie, tam szło dwóch facetów. No i to Turcja właśnie. Jakaś większa przygoda. Tutaj o się możemy przytulić, tutaj gdzie ten trójkąt teraz jest. Już nikt tą drogą nie jeździ, co my teraz żeśmy zjechali. No i mamy. Pięknie żeśmy się tutaj rozgościli. Zmęczona jestem. Naprawdę. Przed nami właśnie trudna część podróży. Tej wyprawy. Dlatego, że właśnie my podzieliliśmy ją na jakby takie części. To znaczy takie części, które wiemy, że są ładne i tam chcemy spędzić więcej czasu. I te części, które wiemy już, że nie są ładne i tam po prostu prześmigamy. No i właśnie tu już żeśmy trafili do takiej części, że wiemy, że za ładnie nie jest. I drzemy po prostu ile się da. Jakiś czas temu ja złożyłam takie formularze online o wizy do Iranu, bo już staramy się o te wizy drugi raz, więc już wiemy, jak ten proces wygląda. Jak ktoś z Was byłby zainteresowany, to ja napisałam taki artykuł na blogu, link będzie w komentarzu, więc tu nie będę się za bardzo rozciągać. Powiem tylko tyle, że trzeba to zrobić no, odpowiednio wcześniej i mimo, że to nazywa się e-wiza, to jest taka e-wiza po irańsku, bo trzeba ją fizycznie odebrać w ambasadzie lub konsulacie. Ale to nie musi być konsulat czy ambasada w Twoim kraju, gdzie Ty masz rezydenturę. Tak więc można to po prostu zrobić po drodze. I naszym zdaniem jest lepiej robić po drodze. To znaczy zależy. Jeżeli ktoś ma mało czasu, macie urlop, nie wiem, 3 tygodnie, miesiąc, no to wiadomo, lepiej sobie to wszystko załatwić wcześniej. Wiecie dokładnie, kiedy wyjeżdżacie, kiedy będziecie wyjeżdżać. Natomiast w naszym wypadku, kiedy my nigdy dokładnie nie wiemy, my tak szacujemy, ale różnie to może być w drodze, więc my nie aplikujemy zawczasu o wizy. Tylko po prostu jak już jesteśmy przy granicy, wiemy, że już będziemy przekraczać, którego mniej więcej dnia możemy wyliczyć, to wtedy aplikujemy o te wizy i tak będziemy aplikować o wizy w każdym kraju po kolei. Tak więc dostaliśmy już tego wyczekanego maila dzisiaj rano z takim kodem, tak zwaną promesą i z tym dopiero się idzie do ambasady czy do konsulatu i my mamy właśnie ten konsulat z tej naszej ostatniej miejscówki, bo my już żeśmy przesuwali się jakby w tym kierunku, ale jeszcze niespiesznie. Natomiast już jak dostaliśmy dzisiaj rano, to po prostu wyrwało nas z tego namiotu. Spakowaliśmy się szybko, a jeszcze deszcz zaczął padać, więc w ogóle już jeszcze szybciej, bo tam właśnie miałam o tym pogadać, Wam poopowiadać. Ale po prostu żeśmy no, migiem się spakowali i ruszyli w drogę, bo przed nami bagatela prawie 10 godzin jazdy, tak? A my nie jesteśmy w stanie tyle jechać. Nie wiem, czy to starość, czy... Jak to tłumaczyć? Złomek jeździ powoli, niedźwiedź też jest ostrożny, nie lubi forsować też. Względy ekonomiczne, jak jedziemy bardzo szybko, to spalamy bardzo dużo paliwa. Jak jedziemy właśnie taką prędkością do 80 km na godzinę, to spalamy około 10 litrów na 100, więc jest bardzo ekonomicznie, dlatego staramy się nie przekraczać tej prędkości. No, to więc przesuwamy się powoli i naprawdę po paru godzinach jazdy jesteśmy bardzo zmęczeni, więc podzieliliśmy sobie to na pół, więc jakby jesteśmy w połowie drogi teraz, to może nie jest takie najbardziej epickie miejsce, ale jak na te tereny to jest super miejsce, musicie mi uwierzyć. I mamy jeszcze jeden taki nocleg w podobnym miejscu zaplanowany. Tak, żeby być już blisko tego miasta Erzurum,
czy coś tam, już ja nie pamiętam dokładnie, to jest powyżej jeziora Van, dlatego że w ambasadzie, w tym konsulacie musimy być bardzo wcześnie rano. Konsulat jest czynny tylko od godziny 8:30 do 13:00, tak więc my musimy się wyrobić i to tak, że my musimy przyjść do tego konsulatu, będziemy musieli lecieć do banku, wrócić z powrotem do konsulatu, bo znowu już znamy procedurę, więc wiem, jak to będzie wyglądało. Więc potrzebujemy minimum 2 godziny, więc jakby najpóźniej musimy się wbić do tego konsulatu o godzinie 11 dla bezpieczeństwa, o 10:00, 10:30, co dla nas jest, kurczę, mega wyzwanie, bo my normalnie jak gdzieś nocujemy i wstaniemy, zjemy śniadanie, spakujemy się, to jest 11. No, tak więc będzie wczesna pobudka, żeby zdążyć i przyjechać tam do tego konsulatu wcześniej. Tak więc tyle, koniec. Idę robić jeść, mały spacer i będziemy po prostu odpoczywać, żeby mieć siłę na dalszą drogę. Sezon na kaszę uważam za rozpoczęty. Zimne już są poranki, dlatego na śniadanie lubię zjeść coś ciepłego. Nie lubię płatków, dlatego preferuję właśnie różnego rodzaju kasze z owocami i z bakaliami. Naprawdę, pychota. No, chwilę zajmuje, żeby przygotować, ale... No oj, osa. Sio. Mieliśmy tutaj spokojną noc. Niedźwiedź już tutaj składa obóz, bo no, nie będziemy się rozciągać w czasie. Będziemy po prostu jechać. I jak dla nas to było naprawdę super spokojne miejsce, ale wczoraj wieczorem tutaj właśnie zza tej górki, którą widzicie, tam szło 2 facetów ze strzelbami. I słuchajcie, z daleka to wyglądało jak takie, naprawdę mieli mocarne te takie, wyglądały jak karabin maszynowy z daleka, więc można się przestraszyć. To znaczy właśnie o to chodzi, że my zawsze oceniamy sytuację spokojnie, patrzymy, jak ktoś idzie, jak się zachowuje, i w ogóle to nie jest tak, że jak zobaczysz kogoś z maczetą, czy zobaczysz kogoś właśnie ze strzelbą, to on przychodzi, bo on chce ciebie zabić. To byli myśliwi, bo tutaj w tych okolicach są dziki i oni na te dziki polują. I wyobraźcie sobie, poszłam na spacer, teraz tam się jeszcze przejść rano z psami, i tutaj ten dół, który wcześniej widziałam, tak sobie myślę, cholera, tak tu wszędzie śmierdzi. Co tu tak śmierdzi? Tak jak wejdę na tą górę, to czuję taki smrodek. No i patrzę tutaj, w sumie oprócz tej jakiejś szmaty takiej, jest jakaś taka stara skórka. No i ta stara skórka, jak się przyjrzałam bliżej, niech zakryjcie oczy, jak ktoś nie lubi takich widoków, no to jest po prostu właśnie zabity dzik. Taka skóra, głowa, wypatroszony, tak więc po prostu, no wiadomo, jak się zabije zwierzątko, no to trzeba ściągnąć skórę, no i mięso zabrali, a resztę tutaj zostawili. No, tak więc opowiadam ku przestrodze, jakby edukacyjnie, że jak będziecie podróżować, to po prostu nie oceniajcie sytuacji pochopnie, bo może się okazać, że właśnie to, że ktoś ma ze sobą jakąś broń, to niekoniecznie dlatego, że chce wam zrobić krzywdę, tylko po prostu może jest myśliwym, a może w danej okolicy wszyscy noszą, bo są też takie miejsca, gdzie po prostu każdy ma broń do właśnie ochrony siebie, ale przede wszystkim przed zwierzętami, a nie przed innymi ludźmi. Choć i tak się zdarza. Thank you.
tyle, co zdążyliśmy zaparkować, normalnie zaparkować, jeżeli żeśmy nie wyszli, a tam już przyjechała żandarma. O. Widzicie? No. No kurczę, długo gadają, więc teraz to już się trochę martwię. Widzę, że dzwonią tam pewnie do jakiegoś kierownika. Zawsze takie młode chłopaki, wiecie? Wczoraj też na tamtej miejscówce byli tacy młodzi, naprawdę, tacy młodzi chłopacy. Widać, że dopiero zaczynają służbę. A tutaj też służba jest obowiązkowa. Nie wiem, czy 2 czy 3 lata, ale po prostu idą chłopaki do wojska, tak jak u nas kiedyś było. To jest bardzo dużo policji. A to nie znaczy, spanie na dziko jest dozwolone w Turcji i po prostu to, te kontrole nigdy nie polegają na tym, że ktoś cię przegoni. Tylko oni chcą wiedzieć, kim ty jesteś, dlaczego tu przyjechałeś, na jak długo tutaj będziesz. No, śmieją się, podają sobie ręce. Tak więc to tak jakby to nie jest nic strasznego, naprawdę. No ja nie mogę tutaj pokazać, poczekajcie, bo może spróbuję, o, jakoś tam zbliżyć. O, żartują już z niedźwiedziem. Tak więc tak to wygląda. Popytają się, ewentualnie będą chcieli zobaczyć paszporty. No i tyle. Oni przez translator napisali niedźwiedziowi, że widzieli nas po drodze, bo my żeśmy się z nimi mijali i ten samochód oni uznali za podejrzany i dlatego się wrócili, no bo wiadomo, my tak wyglądamy, jak wyglądamy. No ale jak przyszli tutaj bliżej, teraz to było wielkie ochy, achy i teraz oglądają cały samochód tam, się zachwycają lodówką i szufladami. No ale musimy się przenieść, powiedzieli nam, na drugą stronę tego zalewu. Szukać. Basen dla rana. Basen, tak. No i proszę. Zamiast epickiej miejscówki tam jest inna epicka miejscówka. To nie pierwszy raz jesteśmy w kamieniołomie. To tak naprawdę są bardzo dobre miejsca na nocleg, szczególnie jak tak późno się przyjeżdża, bo już tutaj nie ma żadnych maszyn, nikogo, wszyscy już wiadomo poszli spać. No chciałabym powiedzieć, że zanim oni przyjadą, my się zwiniemy, ale różnie z tym bywa. Tam już, jak widzicie, zachodzi słońce, się zaszło już. A tak więc, no, lecę pomagać rozkładać obóz. Rześko. Tak naprawdę nasz pierwszy... Uwaga. Bo będą komentować, że niepoczesana. Nasz... Ale już pomalowana. Idziemy do konsulatu, więc się trochę zrobiłam, żeby nie straszyć ludzi, tam te kobiety w Iranie to tak zawsze ładnie pomalowane i może jakieś tam na pewno będą, nieważne. Chciałam powiedzieć, że mamy pierwszy mroźny poranek, widać?
No, nie widać, ale leci para i te wszystkie kałuże, które tutaj były, są przymarznięte, tak więc było w nocy przymrozek i teraz naprawdę jest bardzo, bardzo rześko. Właśnie jakby się ktoś zastanawiał, jak dajemy radę, no to mamy oczywiście takie patenty. Poza ubiorem mam, jak widzicie, o 2, czyli 3 warstwy, tak? Raz, dwa, trzy. Dwie pary ciepłych spodni, dwie pary ciepłych skarpetek. Tak więc tak dajemy radę. A śniadanie po prostu robi się szybko. I jak wspomniałam, w ostatnim robię ciepłe śniadanie, jeżeli śpimy w takich miejscach. Jemy albo zupę, albo kaszę. I staram się też już ją mieć przygotowaną właśnie wieczorem, żeby rano szybko tylko podgrzać, herbata. No, tak więc wszystko robimy bardzo szybko. Natomiast spać nie musimy tak mocno ubrani, bo mamy ogrzewanie. I wyobraźcie sobie, że nasze pieski też mają ogrzewanie, bo one śpią tam w namiociku, tak? Czyli my mamy namiot na górze, one namiot mają na dole. I one też mają na ogrzewanie, bo niedźwiedź tak zrobił, że zrobił taki rozdzielnik i są dwie rury. Jedna rura leci właśnie do nas do góry, a druga rura do namiotu. Tak więc mają cieplutko całą noc i jak widać są w dobrej kondycji, wyspane i teraz tam już szaleją. Tak więc tak wygląda teraz nasza rutyna i po prostu tak żeśmy to wszystko sobie zorganizowali. Dobra, zbieram się, bo musimy jechać naprawdę jak najszybciej. Konsulat jest czynny tylko do godziny 13, tak więc naprawdę musimy zajechać tam najpóźniej do 10, żeby zdążyć wszystko załatwić, a mamy 40 minut jazdy. Flagi nie ma? Nie, jest ich flaga, ale taka wypłowiała. No dobra, to zaparkuj gdzieś tu. Zakładam chustę, bo idąc do konsulatu czy do ambasady Iranu, to już trzeba mieć chustę. Tak więc no, nie muszą być całe włosy zakryte, tylko po prostu musi być na głowie. Koniec. Tak więc mamy teraz świstek i z tym świstkiem trzeba iść do banku. Musimy zapłacić 3000 lirów, czyli to jest równowartość 100 euro, bo 50 euro za jedną wizę. Poprzednio policzyli nam 75 euro, czyli jakby w trybie ekspresowym, co nie powinni policzyć, bo to jest w normalnym trybie, ale jakby tu w ogóle nie ma gadania w tych konsulatach czy w ambasadach. Co tam było? A pewno jedno z tych takich kuleczek, co się wbijają i też się wbijają w rękawy. No, tak więc zapłacimy, wracamy i odbieramy i szybko było. I dobrze, żeśmy pojechali właśnie do tej niedużej, do tego niedużego konsulatu, bo praktycznie tam nie było ludzi. Tam były jakieś dwie dziewczyny i jeden pan wychodził. Tak więc bez kolejki, fajnie, szybko, spokojnie. No, tak więc my zawsze obstawiamy właśnie małe konsulaty, małe przejścia graniczne. Chociaż to też czasem różnie bywa, bo nieraz jak przyjeżdżamy na takie małe przejście graniczne, to wydaje się, że oni dopiero się uczą, nie wiem, albo po prostu są tak zaskoczeni, że turyści tam przyjeżdżają,
że nie wiedzą, co z nami zrobić, tak więc też mieliśmy parę takich różnych przejść granicznych. No, ale mimo to trzymamy się właśnie tych mniejszych, bo uważamy, że jest sprawniej i jakoś tak, no, też jakaś większa przygoda. Cicho, co chcesz? Bella. Szukamy teraz bankomatu, bo musimy wybrać pieniądze. No i jak zwykle w takich sytuacjach nie możemy znaleźć banku. Dobra, gdzie ty go widziałeś? Po lewej stronie, kawałek dalej mi się wydaje, bo Google Maps poprowadził nas dalej, ale mi się wydaje, że my już żeśmy go minęli. Dalej. Po lewej? Po lewej był. Faktycznie jest po lewej stronie. Ale jest remont i jest zamknięty. No i dupa. Niedźwiedź poszedł się pytać ludzi, gdzie tam to jest. Obiegnie, dobra. Niedźwiedź tu zaczął nawracać, ja mówię, matko, ale policja akurat jedzie, a on policji się zapytał i policja nas tam podwiezie. No i to Turcja właśnie. Nie ma problemu. Proszę bardzo. Tu jest nowy. O, dobra, fajnie. Dzięki. O, super. O, kurwa, jeszcze miejsce. Ty, pan nam jeszcze zrobi miejsce do zaparkowania, ale jaja. No, widzicie, jaka straszna ta Turcja. Jak ktoś mówi, czy się nie boimy jechać do Turcji albo do Iranu i tak dalej, to nam się zawsze chce śmiać, bo po prostu tutaj ludzie są tak mili i właśnie nawet widzicie służby, one są po to, żeby pomagać, nie po to, żeby, kurczę, do więzienia cię wsadzić czy coś. Nie, no w ogóle zupełnie inny poziom, słuchajcie, społeczeństwa. Ja nawet nie wiem, jak to określić, trzeba przyjechać i tak dalej. Jak ktoś nie był, bo się boi, to koniecznie musi przyjechać. Ale nie jechać w takie turystyczne miejsca, tylko właśnie tak pojeździć po kraju, no. Naprawdę, warto. No to mamy wizy i zdecydowaliśmy, że trzeba to świętować po prostu, więc przyszliśmy tutaj zjeść taki lokalny deser, który jest podawany tylko i wyłącznie na wschodzie Turcji. To znaczy czasem, jak gdzieś tam już widziałam, niektóre restauracje zaczynają podawać, ale spróbowałam na przykład gdzieś w środku Turcji i mi nie smakowało, tak więc warto przyjechać właśnie na wschód Turcji. Jak coś będzie, to koniecznie trzeba spróbować. I ta cukiernia właśnie, ona się specjalizuje tutaj w różnych rodzajach. O, popatrzcie, jaki wybór. A ja sobie zamówiłam klasyczne kunefe, który jest po prostu, to jest taki ser, to jest słodki ser, który się roztapia. To jest taki specjalny rodzaj sera, który jest właśnie robiony na gorąco i na słodko oczywiście. Jest takie właśnie kunefe z takimi jakby nitkami. Ja nie lubię tego osobiście, muszę powiedzieć. Ale oni robią też tutaj takie mieszanki, że na przykład można w jednym spróbować kilka różnych rodzajów. O, popatrzcie, ile mają różnych. O, tak? Można na przykład coś takiego zamówić i sobie popróbować
tu klasyczne, takie orzechowe i takie właśnie z tymi nitkami. O, popatrzcie, widzicie? Z różnymi dodatkami. I jest jeszcze coś, co ja nie próbowałam do tej pory, co się nazywa katmer. Tak więc zobaczymy, jak to wygląda. O, popatrzcie, to jest taka przystawka. A ja właśnie dlatego wybrałam to miejsce, bo tutaj jest taki standard, że to jest taki starter. To obojętnie co zamówisz, Messi, to podają właśnie takie różne, no widzicie, marcheweczka, jakieś owocki, popcorn, orzeszki, troszeczkę tego i tamtego. Niedźwiedź teraz akurat przekłada lekcję, bo miał dzisiaj mieć lekcję, ale ktoś się pochorował. Idzie herbata, sieć, ale nie przeszkadza. Trzy razy z działu. Aha. Wow. Messi. Wow. Look at that. No, that's a... Chai. That's water. Nie wiem, czego chcesz, my? Wreszcie mamy cytrynę do herbaty. No to w Turcji bardzo rzadko się zdarza. No, look at that. No, dobra. No, widzisz. If they can't do it better, we'll do. Bella. Dobra, nie? Pora na mnie. Muszę wam to pokazać, jak to wygląda. Chociaż to nie jest takie łatwe. It's not awful. Uwaga. A to nie ma takiego, tyle takiego sera. Tu są te wiórki, a nie ser taki, jak ja lubię, ale zobaczymy. Ale... Dasz mi jeden spróbować, tamten? No. Jeden już zostawisz, nie? No to proszę, tutaj stoi złomek, tutaj, o, tam jest zejście do wody, no woda jest taka słaba, więc chyba sobie odpuszczę pływanie po tych pięknych plażach, to zaraz ciężko się przestawić, a tutaj chyba próbowali kogoś zakopać żywcem, ale im uciekł. Dobre, dobre, ale nie tak dobre jak Kunefe w Hatay, które żeśmy... Bella! Ach, żeśmy wzięli Belę, bo piszcza w samochodzie i teraz jest problem. Chodź tutaj, chodź. Chodź. O Jezu. A musiałam wziąć księżniczkę na kolana, no. O, pokaż się przynajmniej do kamery. Tak. O. Bo to jest wielka dama, ona musi siedzieć przy stole. Prawda? Jeśli wam się podoba, zostaw komentarz. Niech się baba cieszy.